Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część czwarta. Kariera naukowa. Więc po obronie pracy magisterskiej, no dzięki właśnie, no tutaj trzeba tutaj zasługę mojego oficjalnego promotora, czyli profesora Hensla, podnieść. No on mnie przydzielił aspiranturę. To teraz jest rzecz, która jest zupełnie nieznana. To znowu na wzór radziecki. To odpowiada dzisiejszemu stypendium doktorskiemu. To znaczy z tym, że tutaj związek z instytutem, z instytucją był bliższy niż obecnie stypendium. Stypendium no to jest takie luźne, jest się tam przy instytucji i tyle. Aspirant był jednak pracownikiem instytutu. Także przychodziłem do instytutu. Zresztą aspirantura była związana z zakładem numizmatyki. Wtedy istniał tutaj u nas w Instytucie Zakład Numizmatyki. Teraz już od dawna nie istnieje i mało kto o tym pamięta. Z tym, że fizycznie on się mieścił w Krakowie. To była nasza filia w Krakowie. Kierownikiem tego był profesor Tadeusz Lewicki, który był orientalistą. Nie był numizmatykiem. Potem się tak jakby przyuczył do numizmatyki, dlatego że zainteresował się szczególnym typem źródeł numizmatycznych, mianowicie monetami orientalnymi, arabskimi. A nie tylko arabskimi, bo tam też no, ogólnie orientalnymi to też i tam Bułgarów wołżańskich. Były na przykład, no, były też sasanickie, wcześniejsze monety. No i to wielkie szczęście właściwie i dla numizmatyki, dla historii monety i dla archeologii, że nareszcie byli specjaliści, którzy potrafili odczytać te monety. No oczywiście one były odkrywane już i dawniej, przed wojną. Tylko tyle, że one tak były klasyfikowane no z grubsza. No monety arabskie, to znaczy tam IX, X wiek. Tutaj byli specjaliści, fachowcy, którzy potrafili dokładnie każdy znaczek tam, każdego robaczka odczytać i dokładnie wydatować. To są monety, które mają daty roczne. To jest coś, co tutaj w Europie no, pojawiło się 500 lat później, dopiero w XVI wieku. Więc no, taki wielki jakby no, krok do przodu na drodze poznania monet i tego typu źródeł numizmatycznych. Więc ta aspirantura była przy Zakładzie Numizmatyki. Ja byłem w Warszawie, zakład był w Krakowie, także tam od czasu do czasu jeździłem. Miałem kontakty z profesorem Lewickim. No i ta aspirantura miała to do siebie, że ona była na ściśle określony czas. To nie było tak jak teraz, że to doktorat można robić przez 10 lat na przykład, prawda? Tam były 3 lata i jeżeli się nie zrobiło, ja zresztą dokładnie w 3 lata nie zrobiłem i zostałem karnie przesunięty na pracownika naukowo-technicznego. To była taka, prawda, no ukaranie było, no ale dobrze, że nie zostałem wywrócony. No i parę miesięcy, które mnie tam, praca już była napisana, ale nie obroniona, to trzeba było obronić w ciągu 3 lat, to mi się nie udało, było chyba 3,5, no i w końcu obroniłem tę pracę. Nie miałem jeszcze 25 lat skończonych wtedy, no i jako aspirant instytutowy zostałem przyjęty do pracy w instytucie, także to miałem szczęście, przyznaję. Wtedy po prostu tą pracę było łatwiej. Wtedy jeszcze i studentów nie było tak wielu, i archeologów nie było tak wielu. No i było łatwiej. No moi koledzy, niektórzy się albo też do instytutu podostawali, ale nie na aspiranturę, tylko no, jako asystenci, a niektórzy do Muzeum Archeologicznego. To właśnie takie były wtedy tylko dwie możliwości. Właśnie na uniwersytecie tam takich możliwości wtedy nie było, to było jeszcze zbyt małe. No i wtedy zacząłem tą
tą pracę taką podwójną, no bo profesor Henzel no nie po to mnie tam zatrudniał, żebym był takim czystym numizmatykiem, ale też i właśnie wykorzystywał mnie jako archeologa i w 1961 roku, czyli wkrótce po obronieniu tej pracy, no mianował mnie, nie pytając zresztą wcale o zdanie, kierownikiem ekspedycji w Czersku. Mam zorganizować tą pracę i tutaj reprezentować instytut. A ten Czersk wybuchł nagle z tego powodu, że no to takie jakieś były plotki, że tam przejeżdżał jakiś wielki dygnitarz koło Czerska, od góry Kalwarii w stronę Warki jechał, zobaczył tam, prawda, ruiny jakiegoś zamku i spytał, co to za ruina, czy to, jeżeli to jest, nadaje się to odbudować, jak się nie nadaje, to rozebrać, no jakiś nieporządek, takie ruiny, takie są, no, jeżeli tam w ogóle coś ma się dziać w tym Czersku. Były pomysły, żeby tam na przykład amfiteatr zrobić, prawda, tak romantycznie w tych ruinach. No to trzeba przekopać, bo to do tego amfiteatru, no to trzeba by tam wybrać ziemię. No to trzeba przekopać. I to tak się szczęśliwie złożyło, że fundusze Instytut na te badania dostał od konserwatora. To były badania konserwatorskie, które miały uchronić właśnie te warstwy archeologiczne przed zniszczeniem, które by powstały w czasie budowy amfiteatru. No potem na szczęście amfiteatr nie powstał. Badania trwały pod moim kierunkiem tam przez 3 lata. Potem pani Jadwiga Rauchutowa jeszcze parę dalszych lat po przerwie jeszcze tam były wznowione. Tam jeszcze Przemysław Urbańczyk, późniejszy profesor, ale też i sam profesor Buko tam też terminował w Czersku, więc to są takie dobre badania. Potem rozszerzone również na okolice, tam pani doktor Kiersnowska badała właśnie ten późniejszy, XIII-wieczny Czersk. Na rynku były badania prowadzone, ale to wszystko w ramach wczesnego średniowiecza. Natomiast to, co teraz PMA prowadzi, to jest w innym miejscu, to jest tak w dół tego jeziorka i to jest no, okres znacznie wcześniejszy, rzymski, groby rzymskie, o których myśmy wtedy nie mieli pojęcia w ogóle, że to coś takiego istnieje. No potem na tej samej fali jeszcze profesor Henzel mnie do badań francuskich wyznaczył, bo też była taka potrzeba, żeby tam badać, no to powiadomił mnie, że zostałem kierownikiem badań w Montaigu na przykład. Ja nie byłem bardzo szczęśliwy, bo już jednak chciałem się tą numizmatyką poświęcić, habilitację chciałem robić. No ale nie było rady, trzeba było tam jechać, zresztą jestem ogromnie też zadowolony, bo no, masę nowych tam doświadczeń francuskich poznałem. To były też ciężkie czasy, ale no, takie romantyczne. A i dla archeologii polskiej to było interesujące, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że myśmy wtedy właściwie uczyli Francuzów archeologii. Bo oni byli dobrzy, ale w archeologii antycznej. A poza tym w ogóle, no tak jak zresztą źródłosłów po archeologik, tam to u nich to jest coś dawnego. To kościoły romańskie na przykład to są zabytki archeologiczne. Natomiast badań wczesnośredniowiecznych, czyli późnośredniowiecznych, nowożytnych, oni wtedy nie znali w ogóle, nie wiedzieli, po co to robić. No myśmy wiedzieli, bo mieliśmy mało źródeł pisanych, to trzeba było, prawda, znaleźć te źródła materialne, zwłaszcza słowiańskie. Oni nie mieli takiej potrzeby, tam ani nie było zniszczone, źródeł pisanych to mają tam w tysiącach. No i myśmy ich nauczyli, że to jednak coś ciekawego można tam uzyskać. I oni uczestniczyli w naszej ekspedycji, ale właśnie po to, żeby się uczyć. Także to był ten pierwszy etap taki miłej współpracy, kiedy myśmy byli tam górą. Naukowe wyjazdy zagraniczne. Mój pierwszy wyjazd w ogóle za granicę, który no, bardzo wielki na mnie wrażenie wywołał,
To było już w czasie studiów. W 1956 roku w ramach relacji, wymiany między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetą Karlową w Pradze brałem udział w wykopaliskach w Mikulczycach. Tu na moje miejsce przyjechał późniejszy wielki profesor Ewrzen Neustupny. No i brałem udział w tych wykopaliskach. Pamiętam, że wysiadłem z pociągu w Chodoninie. No i tak w ogóle patrzę, sklepy jakieś takie bogatsze niż u nas, takie dziwne to wszystko. No ale interesujące właśnie. No i potem po tych wykopaliskach, zresztą bardzo sympatycznych, to na południowa Morawa, ciepło tam. To był okres rykowiska, jelenie tam ryczały. Bardzo, bardzo sympatycznie. Zaprzyjaźniłem się tam z wieloma archeologami. Też miałem możliwość takiego objazdu po Czechosłowacji ówczesnej, więc byłem w Brnie, byłem w Nitrze. Jeszcze tam gdzieś byłem, poznałem właśnie kolegów, z którymi no do tej pory tam jeszcze z niektórymi utrzymuję stosunki. Także to był mój pierwszy wyjazd na taką bliską zagranicę, prawda? Natomiast na prawdziwą zagranicę, czyli na zachód, to mi się udało wyjechać tuż przed doktoratem w 60 roku na takie sympozjum dotyczące wczesnego średniowiecza w Spoleto, na jedno z tych settiman, tak zwane. Settimana to jest tydzień. Tydzień poświęcony właśnie jakiemuś jednemu tematowi, w którym uczestniczyli badacze międzynarodowi, znaczy no głównie Włosi, ale też i Francuzów tam dużo było, i Włochów, i Niemców, no i Polacy też, między innymi tam właśnie profesor Gisztor był jednym z referentów. No i znowu tutaj dobre relacje z profesorem Gisztorem spowodowały to, że na jego wniosek te Centrum Studiów Wczesnośredniowiecznych udzieliło mi stypendium na udział w tym. Oczywiście tam bez prawa głosu, ja tylko uczestniczyłem, słuchałem tego. No ale przy okazji miałem okazję, żeby potem odwiedzić Rzym, żeby Wenecję też zobaczyć. No zresztą tam też jakieś relacje z profesorem Gisztorem opisałem tam na innym miejscu. Także to było takie pierwsze wejście. W Rzymie wrzuciłem, proszę pana, monetę do fontanny di Trevi. I jak wiadomo, jak się wrzuci tam monetę, to jest absolutnie pewne, że się wróci do Rzymu. No i to się spełniło w 100%, dlatego że w następnym roku, już wtedy, kiedy ja byłem po obronie pracy doktorskiej w 1961, był Światowy Kongres Numizmatyczny w Rzymie. No i tam organizatorzy znowu przeznaczyli jakąś taką pulę stypendiów dla uczestników za żelaznej kurtyny z biednych krajów. No i między innymi ja takie stypendium dostałem, uczestniczyłem w tym kongresie. No też biernie, tam nie zabierałem głosu, ale w każdym razie miałem możliwość też poznania wielu wybitnych badaczy, no i dalszych tam wędrówek po Włoszech. Także to były takie pierwsze. No potem była Francja. Tutaj w tym czasie Instytut utrzymywał bardzo dobre stosunki z taką instytucją, wyższą uczelnią francuską, École d'études École supérieure d'études. To była szkoła taka postępowa wtedy, która właśnie z krajami socjalistycznymi miała dobre stosunki i tam sporą sumę przeznaczała na te stypendia. No i na pierwsze stypendium właśnie po doktoracie tam, no zresztą znowu dzięki życzliwości dyrekcji Instytutu, no bo to oni tam przecież nie znali, nie wiedzieli, to było na wniosek Instytutu. Dostałem takie stypendium i to było stypendium dłuższe, takie półroczne,
dzięki któremu tam już no, miałem czas, żeby przeprowadzić jakieś studia dłuższe, głównie Bibliotek National. Tam się mieści największy gabinet numizmatyczny we Francji, więc to było moje główne miejsce pracy, ale też tam na wykłady uczestniczyłem, no, po muzeach, po bibliotekach chodziłem. Znowu miałem okazję, żeby objeździć Francję, główne zabytki, a w lecie uczestniczyć w takiej École d'été, czyli szkole letniej, która w Poitiers się odbywała, znowu międzynarodowa. No i tam miesiąc z różnymi kolegami z różnych krajów, no tak chłonąłem średniowiecze te zachodnioeuropejskie. No i potem jeszcze parokrotnie dostawałem te stypendium, także tam byłem chyba za 4 razy. I no, nie ukrywam, że to było ogromnie korzystne, no, stosunki tam z nimi, poznanie literatury, poznanie ludzi. Potem też się zapraszało stamtąd ludzi do Polski. Także to chyba z obustronną korzyścią było. No, a potem jeszcze były też możliwości jakichś wyjazdów do ZSRR. Miałem stypendium do Algerii, takie zupełnie egzotyczne. To też bardzo to miło wspominam. Też i wątek numizmatyczny tam był, ale no głównie jakiś archeologiczny, no i nie taję, że też krajoznawczy. Na Saharze tam dzięki temu byłem, tak. No, kongresy numizmatyczne dalsze. Również to była okazja do podróży w Kopenhadze, był w Szwajcarii, był kongres w Brukseli, w Berlinie, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie też, także wtedy byłem po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, potem kiedy ten medal dostałem po raz drugi, no tam już potem występowałem z referatami na każdym z tych kongresów, no i znowu spotkania międzynarodowe. No i dalsze kontakty to były dzięki temu, że zostałem członkiem biura takiego międzynarodowego, biura Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej. To taki najwyższy sztab numizmatyczny na świecie, który składał się z przedstawicieli nawet nie różnych krajów, tylko różnych regionów. Ja tam reprezentowałem w ogóle kraje tutaj wschodnioeuropejskie, ale był przedstawiciel Ameryki, był krajów niemieckojęzycznych, przedstawiciel Skandynawii. No i tak tam kadencja taka od kongresu do kongresu przez pierwsze 6 lat, potem zostałem wybrany na następne 6 lat, awansowałem, tam zostałem wiceprezydentem tego, także no znowu dalsze kontakty i no nie taję, że ten medal Huntingtona, no, to też z tych kontaktów międzynarodowych wynikał. Tam właśnie kolega Amerykanin Metcalf, no, był promotorem właśnie wyznaczenia mnie do tej, no, prestiżowej nagrody.